Minęła godzina 21, więc witam bardzo serdecznie w Plociuchu, punktualnym Plociuchu, a tematem dzisiejszego odcinka będzie 10 słynnych wynalazków, faktów oraz zjawisk, które zostały skutecznie przewidziane przez serial The Simpsons. Oczywiście takim słynniejszym przewidywaniem z The Simpsons było przewidzenie zamachu na World Trade Center, tak zwanego 9-11. Ja o tym już mówiłem bardzo dużo w Plociuchu pod tytułem 73, pod tytułem Symbole Illuminatów w filmach i serialach, przewidzenie 9-11. Dlatego tutaj nie będę się o tym rozpisywał, po prostu nałożyłem na ten obrazek adnotacji. Jeżeli ktoś o tym nie słyszał, to zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Dzisiaj będzie 10 zupełnie nowych rzeczy, więc z tym 9-11 to będzie 11. Tak pokrótce tylko powiem, że był odcinek Simpsonów, w którym Simpsonowie udawali się do Nowego Jorku i tam bardzo mocno było to 9-11, tak wręcz na chama to podkreślali. No, jeśli to był przypadek, to naprawdę taki bardzo przypadkowy. Natomiast no, w tej chwili największą taką renomą cieszy się przewidywanie kandydatury do Donalda Trumpa. Tam nie dość, że zostało przewidziane, że pan Donald Trump będzie miał ambicje polityczne, to jeszcze na kadrach kreskówki znalazły się niemal te same ujęcia, które możemy znaleźć w rzeczywistości. W sieci jest takie bardzo fajne zestawienie, które w tej chwili widzicie, jak Donald Trump zjeżdża sobie po schodach ruchomych i niemal dokładnie takie same ujęcie mieliśmy w kreskówce i niemal w taki sam sposób stoi na mównicy, niemal tak samo ułożone flagi, daje to ludziom bardzo, bardzo dużo do myślenia. Także wiecie, Amerykanie mówią, że The Simpsons ostrzegało przed Donald Trumpem, ale może The Simpsons przewidywało Donalda Trumpa, może Donald Trump wcale nie jest kimś takim, kto ma tym Stanom Zjednoczonym zaszkodzić, może Donald Trump jest osobą, która wreszcie ma wyprowadzić ich na proste, tego nie wiemy. Dajcie mi znać, czy macie ochotę na oddzielnego vloga na temat Donalda Trumpa. Kolejna rzecz, którą przewidziało The Simpsons, to to, że NSA szpieguje ludzi. I to słuchajcie, już w 1997 roku jest taka scena, gdzie najpierw u góry mamy, jak na górze w sypialni śpi sobie Marge, a na dole chodzi sobie Homer Simpson. Jest taki zrzut kamery z góry do dołu i widzimy po drodze niejako sufit o podłogę, tak? W zależności od tego, z której strony spojrzymy. I mamy tam ewidentne kable od kablówki. I co ciekawe, te kable są podpisane różnymi znaczkami, do kogo te kable należą. Jeden z tych kabli należy do NSA, co jest taką wielką sugestią, że NSA jest właścicielem tej kablówki po coś. No właśnie, później gruchnęła informacja, że NSA posiada kilka sieci kablowych właśnie po to, żeby przy ich pomocy szpiegować Amerykanów. Natomiast no, to, jak bardzo NSA szpieguje Amerykanów, to wyszło w 2013 roku za sprawą pana Richarda Snowdena, który wprost opublikował informację, jak wiele milionów Amerykanów jest szpiegowanych, że są podsłuchiwane ich rozmowy, że są bilingi telefoniczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo ciekawa historia. Kolejna rzecz, końskie mięso wciskane bezwiednie dzieciom w stołówkach. Słuchajcie, coś takiego w serialu The Simpsons zdarzyło się już w 1994 roku, natomiast w świecie realnym miał miejsce w 2013 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy to była, no później wybuchła taka afera, że właśnie konina była potajemnie, bo bez powiadomienia o tym kogokolwiek, była dodawana do czegoś, co Amerykanie nazywają meat pie, a po polsku to się chyba nazywa pasztecik, w każdym razie takich mięsnych ciast, które były następnie rozsyłane i serwowane aż w 47 szkołach. Sprawa jest dość bulwersująca, ponieważ wiele ludzi koniny po prostu nie chce jeść ze względów ideologicznych. Po prostu wiele ludzi uważa, że koń to jest taki trochę przyjaciel człowieka i jedząc konia czuje się tak, jakby jadło psa. Wiecie, jak ktoś wam powie, że zjedźcie burka, to nie, no co ty, no żartujesz chyba, nie można, prawda? W Chinach, w Wietnamie psy jedzą i jakoś żyją. To podobnie jest trochę z końmi. Konie można jeść, nikt się koniną nie zatruje. Konina jest podobno
bardzo smacznym mięsem, jednakże ze względów ideologicznych wielu ludzi no, koniny nie ruszy. Tak samo jak nie ruszy kociny, czy tak jakby nie zjadło no, w ogóle. Ja na przykład nie zjem królika, ponieważ no, mam króliczka, zwierzątko domowe i bym się strasznie, strasznie, strasznie źle czuł, jedząc krewniaka mojego Tifana, groźnego mordercy, zabójcy. Jeżeli nie wierzysz, że mój królik jest mordercą i zabójcą, obejrzyj sobie filmy mniej więcej z przełomu lipca i sierpnia, jak pokazywałem swój pokój z dzieciństwa i pokazywałem też swojego królika. Także, no, wierz mi. W każdym razie, no, przewidzieli to. Kolejna rzecz, którą przewidział The Simpsons, to jest smartwatch. Smartwatch został przewidziany w odcinku, który został opublikowany w 1995 roku, ale on niejako przewidywał przyszłość. Tam było coś takiego, że była przyszłość serialu i ta przyszłość serialu się nazywała Lisa's Wedding. Nie wiem, czy jak to przetłumaczyć, czy ślub Lisy, czy Lisy wesele. W każdym razie to był odcinek o przyszłości, taki estymujący przyszłość, w którym właśnie Lisa miała wychodzić za mąż. I w tym odcinku chłopak Lisy ma ewidentnego smartwatcha. Żeby było śmiesznie, ma tego smartwatcha dużo mniej zaawansowanego niż nasze obecne, ponieważ musi mieć tam coś otwierane, musi mieć jakąś klapkę i w sposób ewidentny chyba jeszcze nie ma tego ekranu dotykowego. Warto tutaj wspomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, The Simpsons chyba nie było pierwszą produkcją, nazwijmy to, telewizyjno-filmową, która przewidziała istnienie smartwatchy. Bodajże pierwsze były filmy z serii z Jamesem Bondem. One bodajże to zrobiły w latach 60. czy 70., w związku z tym dużo, dużo wcześniej. The Simpsons tylko powieliło to. A drugą rzecz, którą warto podkreślić, to to, że te smartwatche w tym odcinku są, zdaje się, tak wyśmiewane, że na zasadzie, co ten facet ma, jakiś taki dziwak, no, w ogóle o co ci chodzi, to jest taki sprzęt bardziej szpiegowski, dla normalnego człowieka to się w ogóle w zasadzie do niczego nie nadaje, po co to komu niepotrzebne i tak dalej. Ja szczerze mówiąc to się trochę z tym zgadzam. Też nie bardzo rozumiem ideę tych smartwatchy. Moim zdaniem komórka w kieszeni ewidentnie wystarczy, ale co ja się tam znam. Ważne jest jeszcze, że w tym samym odcinku przewidziano jeszcze upowszechnienie się wideorozmów. Tam jest taka scena, jak Lisa rozmawia sobie z Marsh, patrząc się na nią na ekranie komputera. No dzisiaj jest to rzecz zupełnie normalna, prawda? Mamy Skype'a chociażby do tego, ale też warto powiedzieć, że również Powrót do przyszłości to przewidział, także to też nie tylko The Simpsons. Przewidziano także, że będą do 2013 roku koncertować Rolling Stonesi. Także, no, ciekawe, prawda? Kolejna, nie do 2013, tam w ogóle jest powiedziane, że w 2010 jeszcze Rolling Stonesi będą koncertować, nie jest powiedziane do kiedy. Kolejna rzecz, autokorekta i to autokorekta czasem wbrew nam. To jest odcinek z 1994 roku, zobaczcie jak dawno, to jest mniej więcej 20 lat temu, trochę wcześniej. Tam jest odcinek, który się nazywa Lisa on Ice, czyli Lisa na lodzie. I tam mamy taką scenę, w której siedzą sobie na szkolnym, nazwijmy to, przedstawieniu szkolni bully, czyli dręczyciele, i oni próbują coś napisać na ekranie swojego urządzenia, a to urządzenie natychmiast zamienia im to na inny tekst, ponieważ wie lepiej, jak powinno być napisane, niż ten człowiek, który to napisał, i publikuje dalej to, co urządzenie twierdzi, że my chcieliśmy napisać. Znacie to skądś? Ile razy ja na przykład, jak ktoś do mnie pisze na Facebooku, to słyszę takie coś, że ktoś mi pisze jakieś takie dziwne zdanie, później, sorry Krzychu, autokorekta mi to poprawiła. W związku z tym upowszechnienie się autokorekty to jest jedna rzecz, którą przewidzieli. Druga rzecz to to, że ta autokorekta będzie miała, jak ja to nazywam, system Windowsowy, czyli będzie lepiej wiedziała od nas, co będziemy chcieli i będzie nam to próbowała na siłę wcisnąć. Także też bardzo, bardzo kolejne fajne spostrzeżenie. Szósta rzecz to jest przerabianie zużytego tłuszczu z knajp na paliwo. To się w serialu zdarzyło w 1998 roku i tutaj jest niesamowita rzecz, bo no w zasadzie to co w tym dziwnego, że ktoś pokazał, że można robić biodiesla, prawda? No,
No, co w tym dziwnego? Niemniej jednak, tam w tym odcinku jest tak fajnie zrobione, że Homer razem z Bartem kradną ten tłuszcz. Oni po prostu się włamują, zabierają, przerabiają i tyle. No, wydawałoby się to, że to jest takie totalnie niedorzeczne, no bo po co ktoś miałby kraść zużyty tłuszcz, skoro w zasadzie ten zużyty tłuszcz to się do niczego nie nadaje i powinien być jakimś odpadkiem, odpadkiem szkodliwym, więc w zasadzie to Homer powinien podjechać i powiedzieć: cześć, ja tutaj odbiorę od ciebie ten zużyty tłuszcz, który tobie jest do niczego niepotrzebny, a tylko zaśmieca i go zutylizuję, nie musisz mi płacić za tą utylizację, jak dużo tego tłuszczu chcesz mi oddać z pocałowaniem ręki. Tak powinno być, niemniej jednak Homer kradnie i to co ciekawe, ten tłuszcz, który on kradnie, jest już tak zużyty, że mimo, że on pierwotnie służył do smażenia fryt, to później on go łopatą nakłada do bagażnika rodzinnego samochodu, tak bardzo już jest przerobiony. To też możliwe, że to jest ta frytura, która jak nie jest rozgrzana, to podobno jest ciałem stałym. Co ciekawe, w roku 2012, czyli dużo, dużo później, 14 lat później, New York Times doniósł o szajce złodziei, widzicie, tu też złodzieje, którzy grasowali w barach szybkiej obsługi właśnie po to, żeby kraść ten tłuszcz i rzeczywiście przerabiali go potem na paliwo. I co jest jeszcze ciekawsze, ten New York Times doniósł, że knajpy powiedziały, że miały z tego tytułu straty i to straty idące w milionach właśnie z tego, że była ta szajka czy wiele szajek, że w ogóle ludzie kradli im ten zużyty tłuszcz. I tego ja szczerze mówiąc nie rozumiem, bo jak mnie uczono, to tłuszcz, żeby nie był rakotwórczy, zwłaszcza ten, na którym się smaży, prawda, może być no, jakby do jednodniowego użytku, prawda? Jeżeli ten tłuszcz się bardzo mocno rozgrzeje, potem schłodzi i znowu rozgrzeje, to w pewnym momencie zacznie być rakotwórczy i ten tłuszcz trzeba codziennie zmieniać. I właśnie mnie uczono, że w barach szybkiej obsługi, tych takich sieciowych, to podobno się o to bardzo, bardzo dba i dzięki temu no, fryty z przysłowiowego McDonalda są zdrowsze niż fryty z takiej budy na rogu, bo mówi nam się, że ten tłuszcz w budzie na rogu to jest Bóg wie nigdy niezmieniany, w związku z tym może być rakotwórczy, natomiast tłuszcz z frytownicy w takiej barze, no to powinien być wiecznie zmieniany. W związku z tym ja nie rozumiem. Jeżeli oni kradli zużyty tłuszcz, no to kradli coś, co nie powinno mieć żadnej wartości. Chyba, że te knajpy miały umowę z jakimś producentem przemysłowym bioalkoholu, który by to od nich odbierał, ale i tak powiem wam szczerze, tego do końca nie rozumiem. Kolejna rzecz, którą przewidziano, to robobibliotekarze. Tutaj nie do końca dosłownie w tym, jak ci robobibliotekarze wyglądali, ale w zachowaniu i w funkcji, jaką spełniali, przewidziano idealnie. Tutaj już był wspomniany przeze mnie odcinek z 1995 roku Lisa's Wedding, czyli ślub lub wesele lisy. Nie sprawdziłem do końca, co to po amerykańskiemu znaczy. I tutaj mamy taką scenę, w której no obciskuje się ta para i widzą to dwaj bibliotekarze. No i w pewnym momencie bibliotekarce zaczyna się łezka wokół kręcić, ale bibliotekarz do niej mówi: nie może ci się łezka wokół kręcić, przecież ty nie masz żadnych uczuć, ty jesteś robotem. No i w tym momencie ta bibliotekarka, robocica zaczyna się palić. Tutaj przesłanie było takie, że praca bibliotekarza jest tak nudna, że już niedługo nie będą musieli jej wykonywać ludzie, ponieważ zanudzą się na śmierć, tylko trzeba będzie do tej pracy zatrudnić robotów. Roboty humanoidalne, wyglądające jak ludzie, udających ludzi. Po prostu roboty podmienią panią bibliotekarkę i będą ją udawały. W rzeczywistości zrobotyzowana biblioteka powstała w 2011 roku na Uniwersytecie w Chicago i zawiera około 3,5 miliona książek. Żeby to wszystko ogarnąć, te zbiory oczywiście nie są wystawione na półkach, tylko większość z nich znajduje się w takim podziemnym schronie, w takich tubach. I jeżeli się zamówi książkę, to po tą książkę zjeżdża na dół taki robot. Nie, ta książka jest wyjmowana z księgozbioru przez takie ramię robotyczne, następnie podawana do takiej windy i wyjeżdża na górę. Czyli tak jak już mówiłem, roboty obsługują bibliotekę, roboty podają te książki ludziom, no ale w ten sposób, że ludzie ich nie widzą, ponieważ nie są to jeszcze humanoidalne androidy, tylko to są takie roboty, jakie znamy bardziej z linii produkcyjnych.
Kolejna rzecz, która szczerze powiem, że mi mrozi krew w piersiach, to jest atak białego tygrysa na sztukmistrzów magików. W serialu miało to miejsce w 1993 roku, czyli w czasach, kiedy Krzysiu był jeszcze młody. I była tam taka sytuacja, że w Springfield zalegalizowano hazard, w związku z tym pan Burns, który jest kawałem gnoja, który chce na wszystkim zarobić, otworzył oczywiście kasyno i było otwarcie tego kasyna. Na otwarcie tego kasyna właśnie zamówiono magików, pana Guntera i Ernsta, którzy przyszli z białym tygrysem, dali pokaz, no i niestety na tym pokazie tygrys, biały tygrys rzucił się na nich i ich nieźle zmasakrował. Co ciekawe, Gunther i Ernst od początku było mówione i to nie było przez nikogo ukrywane, że byli inspirowani prawdziwymi postaciami, Siegfriedem i Royem. Rzeczywiście tak zwanymi entertainmentatorami, czyli no, ludźmi działającymi w rozrywce bardzo mocno w Las Vegas, których jednym z głównych popisowych numerów właśnie było, nazwijmy to, związanie się z białym tygrysem i równo 10 lat później rzeczywiście tygrys napadł na jednego z nich, coś go tam w kark dziabnął, na szczęście facet przeżył, ale rozumiecie, jaka jazda, też kasyno, postacie z kreskówki wzorowane na postaciach autentycznych i postaciom autentycznym mniej więcej dekadę później dzieje się prawie dokładnie to samo. To jest wręcz niesamowite. Kolejna rzecz to jest tłumacz z dziecięcego na dorosły. Takie coś w odcinku, jednym z pierwszych odcinków wymyślił półbrat Homera Simpsona, Herb. Nie wiem, jak przetłumaczyć półbrat na polski. Po polsku to się chyba mówi przyrodni brat, natomiast chyba tak, chyba przyrodni, nie? Bo cioteczny to jest wtedy, jak na przykład mój ojciec był bratem ich ojca, a przyrodni to jest chyba jak mamy tylko jednego rodzica. W każdym razie ten Herb wymyślił, no dobra, opowiadam wam trochę tam pierwsze odcinki The Simpsons. No, Herb kiedyś tam spotkał Homera, był bardzo bogaty, ale Homer był idiotą i przez to Herb wszystko stracił. Później Herb chciał stanąć na nogi, przyszedł do Homera po to, żeby Homer mu pomógł stanąć na nogi i Herb zaczął kombinować, jak może na te nogi stanąć. Między innymi wymyślił genialny wynalazek, zwłaszcza dla facetów, który tłumaczył te dziecięce gaworzenie takie na język angielski, ale w domyśle na język dorosłych. To głównie było po to, że no, zwłaszcza facet nigdy nie wie, czego ten dzieciak chce. Dla faceta ten dzieciak się po prostu drze i za cholerę nie można się dowiedzieć, o co temu dzieciakowi chodzi. Wiecie, zmieniasz mu pieluszkę, a on się drze. Karmisz go, on się nadal drze. Nie wiem, nie duźdasz go, dzieciaki się nie duźda. Dzieciaki się kołysze na rękach, a on się nadal drze. No robisz co tylko możesz, a on się nadal chce, a ty nigdy nie wiesz, czego on chce. Żeby było śmieszniej, kobiety jakoś to wyczuwają, mają chyba do tego jakiś szósty zmysł, ale nawet im czasem taki tłumacz by się przydał. No i taki tłumacz powstał, co prawda nie do końca w tej formie, jak w serialu, ale powstał, ponieważ w serialu to jest oddzielne urządzenie, a w rzeczywistości była to aplikacja na iPhone'a zrobiona przez firmę Cry Translator i ona też tłumaczyła tylko w ten sposób, że te dziecięce gaworzenie tłumaczyła na jakby 5 stanów. Mówiła, czy dzieciak jest głodny, czy dzieciak jest śpiący, czy dzieciak jest znudzony, czy dzieciak jest zestresowany, czy też dzieciak jest kurzony. Szczerze mówiąc, brak jest dokładnych informacji na temat tego, czy ta aplikacja była skuteczna, ale wydaje mi się, że jednak nie była skuteczna. To też w przeciwieństwie do serialu, bo w serialu była cholernie skuteczna. No bo gdyby ta aplikacja rzeczywiście pomagała, ona nie była droga, chyba 3 funty kosztowała jakoś tak, no to na pewno by się upowszechniła, na pewno byłaby na wszystkie możliwe platformy, łącznie z PC-tem, z tym Androidem i wszystko. No każdy facet zapłaciłby nawet kilkaset złotych, byleby tylko się dowiedzieć, czemu jego dziecko drze mordę. No i ostatnia, dziesiąta
rzecz, którą przewidziało The Simpsons, to korupcja w FIFA. Może pamiętacie moje filmy mniej więcej z wakacji, z serii Analogowy News i z serii Komentator, gdzie właśnie mówiłem o tym, że są zatrzymania, że korupcja, że Platini, że Boniek, że to, że tamto wszystko bardzo dokładnie tłumaczyłem. To był ten rok, prawda? 2015. Okazuje się, że przewidziano to już w odcinku 546 Simpsonów, który został wyemitowany w 2014 roku i tam właśnie mamy dokładnie taką sytuację, że przychodzi do Simpsonów wysoko postawiony człowiek z FIFA, coś im tam proponuje, a na końcu jest aresztowany i wyprowadzony w bransoletkach. Zupełnie tak, jak to miało miejsce w rzeczywistości i właśnie też do tych aresztowań dokonali Amerykanie, więc to wszystko bardzo ładnie się zgadza. Co ciekawe, też ten odcinek Simpsonów przewidział, że ten mundial zostanie wygrany przez Niemcy. Wprawdzie finał nie był dokładnie, zdaje się, między tymi samymi państwami, ale jednak Niemcy wygrali i to Niemcy zdobyli tytuł Mistrza Świata. Zupełnie tak jak w rzeczywistości, zostało to przewidziane mniej więcej 3 miesiące temu. Na końcu kilka taki ogólny komentarz do mnie, jak to z tym jest, no bo teraz jak zobaczyliście, że w sumie 11 rzeczy, w tym 3 takie naprawdę szokujące zostały przewidziane przez serial The Simpsons, możecie mieć jakieś takie, jak ja to mówię, wodę z mózgu, nie wiadomo co się dzieje. Zwłaszcza ten 9-11, 11 września jest taki bardzo, bardzo mocny, oczobitny. Z tym Trumpem też jest bardzo mocny, chociażby ze względu na to, że no tutaj są dokładnie te same kadry. To nawet nie jest to, że oni przewidzieli, że Trump może mieć ambicje polityczne, do czego można było się domyślić. No bo wiecie, Schwarzenegger miał, to czemu nie Trump, tak? Równie dobrze mogli wziąć tam każdego sławnego kolesia z kasą, no wzięli Trumpa, trafili. Ale to, że te kadry, no to bardzo, bardzo dużo mówi. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że w wielu przypadkach, tak jak tutaj jest to przewidywanie przyszłości, mogło być tak nie do końca, że The Simpsons przewidziało przyszłość, a raczej tak, że The Simpsons podpowiedziało wynalazcom, co powinni wynaleźć, co może być fajne, natchnęło ich, o, to jest bardzo dobre słowo, lub po prostu ktoś zerżnął z nich popys, lub po prostu ludzie z The Simpsons byli inteligentni i mniej więcej przewidzieli, w którą stronę pójdzie ludzkość, że takie powstanie takich wynalazków będzie dość oczywiste. Tutaj przypominam, że parę razy w tym filmie mówiłem, że nie tylko The Simpsons przewidziało na przykład powstanie smartwatcha, czy też upowszechnienie się wideorozmów. Wiele seriali tak przewidywało. Też jest coś takiego, że w ogóle literatura science fiction ma to do siebie, to znaczy The Simpsons nie jest science fiction, ale zobaczcie, przy okazji literatury science fiction wiele razy mówiłem, że literatura science fiction ma zdolność do przewidywania przyszłości, gdyż po pierwsze udziela natchnienia młodym ludziom, którzy potem zostają naukowcami, badaczami czy inżynierami i to, czym zostali natchnieni za młodu, zaczynają ją wprowadzać w życie. Zobaczcie, jakie to są mniej więcej odstępy czasowe. Lata 90. i druga dekada lat 2000, prawda? Mniej więcej tak, jak młodzi ludzie wchodzą w wiek produkcyjny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no jak człowiek jest inteligentny, dobrze widzi, co się właśnie dookoła niego dzieje, to może poprzewidywać bardzo dużo rzeczy. Na tej zasadzie ja też jestem w stanie wiele razy powiedzieć z kilkumiesięczną albo nawet z kilku, no z ponad roczną przewagą czasową, ponad rok wcześniej, co się zdarzy i jak się zdarzy. Po prostu widzę i obserwuję. I dla mnie, jak połączę te mistyczne kropki, o których mówił pewien znany Władek, tak? Dokładnie, Władek. Kurde, no wiecie, moja dyslekcja wypadła mi. Wiadomo, którego youtubera bardzo szanowanego chodzi. No jak się człowiek połączy te kropki, to zaczyna mu się to wszystko układać w głowie. Niemniej jednak, no sprawa jest ciekawa. Zwłaszcza z tym Trumpem, zwłaszcza z tym NSA-em i zwłaszcza z tym 9-11. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A jeżeli macie ochotę pooglądać więcej moich pluciuchów, zapraszam Ciebie do kliknięcia w którąś z adnotacji, które w tej chwili wyświetlają Ci się na ekranie. Albo też tam u góry masz taki znaczek i to są karty. W tych kartach też są proponowane przeze mnie filmy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa!